Jan Tomaszewski. Proszę bardzo. I zanim zacznie go Zbyszek przepytywać, to chciałem ci pokazać coś, co zawiązała się taka umowa i teraz musicie mnie dobrze zrozumieć. Wiem, że także jesteście kibicami różnych drużyn, ale zgłosiła się do mnie jedna drużyna, bardzo znana polska, żeby użyć logo Wielkiej Orkiestry i trochę się ściąłem, bo zajrzałem natychmiast na internet, czy nie są coś umoczeni, czy nie ma jakiejś afery z nimi, ale oni robią stadion, chcą zrobić stadion rodziny, zaczynają od jednego sektora, mają ich cztery, drużyna z ogromną tradycją, dla mnie przynajmniej. I daliśmy im logo i mieli grać z Wisłą mecz dwa dni po naszej takiej umowie dżentelmeńskiej, nawet nie stworzyliśmy żadnej umowy. No ale zawierucha, o którym być może opowiesz trochę, spowodowała, że tego meczu nie było. W takich koszulkach będzie grało Ruch Chorzów. Mam nawet numer 17, to chyba siedzę na ławie, ale w takiej koszulce będzie grało. Jaka nasza idea? Żeby wszystkie drużyny, damy im chętnie nasze serduszka, a to będzie oznaczało, że grają fair play, że chcą nas cieszyć sportem, chcą, żebyśmy odwiedzali stadiony sportowe z rodzinami, ze wszystkimi. Gorące kibicowanie jest potrzebne, bez tego nie ma meczu. Ja to rozumiem, ale musi być szacunek, tak jak tu mamy szacunek dla artystów różnych, tak samo, żeby ludzie nie, tak jak mi ktoś powiedział z Ruchu Chorzów, nie chodź z tym po Warszawie. A dlaczego nie? No, nie pękam. Ja się wychowałem na Legii, ale Ruch Chorzów i wielkie dzięki, że możemy to robić. Janku, oddaję mikrofon, Zbyszek, nie ma litości, ale to jest jedyny człowiek, który sam mówi, nie ma tematów tabu. Oddaję. Dzień dobry, witajcie, Janka, brawami. Wszystkim chciałem serdecznie podziękować Jurkowi za zaproszenie. Proszę mi wierzyć, że jest to dla mnie ogromna satysfakcja, że zostałem tutaj zaproszony i będę się mógł podzielić, jeśli oczywiście będziecie Państwo chcieli, moimi wrażeniami na temat polskiej piłki nożnej. Niestety muszę z przykrością przyznać, że w polskiej piłce jest w tej chwili tak jak w tym dowcipie, jak zapłodnić krowę lodem. Nie wiem, czy wiecie, jak zapłodnić krowę lodem. Po prostu wystarczy ją postawiać na lód, sama się wypieprzy. W tym momencie niestety taka jest polska piłka. Przez pierwsze kilkanaście minut ja będę chciał się dowiedzieć i przytoczyć wam, przypomnieć wam, czy wreszcie poinstruować was, kim naprawdę Jan Tomaszewski jest, bo wielu z was prawdopodobnie urodziło się nieco potem, jak on dokonywał tu cudów, które całą Polskę stawiały na baczność. Janie, ile masz lat, przepraszam, wszystkich o to pytam? 60. Niemożliwe. Tak. Pytanie numer dwa. Ile masz wzrostu? Miałem, 95, w tej chwili nie wiem. To mogło się zbiec troszeczkę? Naturalnie, że tak. Ale ważysz troszkę więcej, pociesz mnie, ważysz więcej niż kiedyś. To znaczy do mojej wagi powinienem mieć 2,15 wzrostu, no ale... To może urośniesz. Może łatwiej mnie w tej chwili przeskoczyć niż odejść, ale trudno. Ale powiedz mi tak, czy twoi rodzice również byli tacy wielcy w sensie fizycznym? Tak, moja mama szczególnie była wysoka, no nie wiem, po kim to odziedziczyłem, sądzę, że po mamie. I... Czy byli sportowcami twoi rodzice? Nie byli, oni byli normalnymi ludźmi. I mnie po prostu... Chodź tu bliżej, do światła. Powiedz, jak zaczęła się twoja zabawa z piłką, bo to niby każdy chłopak gdzieś tam kopię piłkę, ale ty jednak no, uczyniłeś z tego zawód sens życia. Tak, wydaje mi się, że no cóż, kiedy moja młodość była, miałem te 12, 11 lat, nie było takich, jakby to powiedzieć, uciech życia wielkomiejskiego. Nie było internetu. Nie A ty było... jesteś z Wrocławia w ogóle. Tak, ja jestem z Wrocławia. Nie było internetu, nie było powiedzmy tych takiego... życia, powiedzmy, towarzyskiego. Całe nasze to życie, takie pozaszkolne, odbywało się na podwórku, a właściwie na gruzach, czy na ulicy. Wtedy się stawiało cztery kamienie, nawet na ulicy, bo samochodu wówczas nie było, to były lata 60., początek lat 60. i grało się od rana do wieczora. Ja byłem, mogę tylko powiedzieć, że ja byłem cudownym dzieckiem. Dlaczego? Dlatego, że jak byłem taki mały, to moja mama ciągle mówiła o mnie, że cud będzie, jak z tego brudasa coś wyrośnie. Bo jak ja przychodziłem do szkoły, książki w kąt
za piłkę i grało się tam. W szkole to było tam sinus, kosinus, daj Boże, trzy minus i jakoś się tam, jakoś się po prostu to... Natomiast no, grało się, mówię, na podwórkach, na gruzach, także ten no, brud był nieprawdopodobny, człowiek był brudny, no i stąd byłem tym cudownym dzieckiem. I nie było żadnych... Dlaczego mój mikrofon jest o wiele głośniej niż Janka? Czy ja głośniej mówię? Janek powinien być głośniej ode mnie. A ty nie ściszaj mnie, tylko zrób Jana mocniej. Powiedz mi taką rzecz, wtedy nie było przecież ani tych strojów fantastycznych, ani butów Adidasa, w których dzisiaj każdy biega. Nie było piłek poważnych. Czym żeście grali? A graliśmy takimi piłkami sznurowanymi. I to właśnie to graliśmy w tenisówkach takich, no wiadomo, że te tenisówki nie były takiej jakości jak teraz, ale ja powiem jedną rzecz, jeśli się chce, to wszystko można osiągnąć. Dam ci przykład taki. W Brazylii do dzisiaj najlepsi piłkarze pochodzą z plaży Copacabana, no bo oni tam praktycznie na grają bosaka, na bosaka w piasku i stąd jeśli ktoś chce grać, tak, mają warunki, jeśli chodzi o warunki klimatyczne, natomiast jeśli chodzi o warunki takie techniczne, to tego nie ma, nie mieli, nie mają i stąd właśnie rodzą się najlepsi piłkarze świata. A jak się znalazłeś w orbicie już takiej poważnej piłki w klubie? Przez przypadek. Po prostu wtedy były takie ulice, no grandziło się, ulica na ulicę, dzielnica na dzielnicę i wówczas... Czyli krótko mówiąc wojny między dzielnicami. Naturalnie, że tak, no nie ma co się oszukiwać. Chodziło się tam do księdza na jabłka, no. Było takie, no takie były rozrywki i wówczas we Wrocławiu zaintonowano taką akcję drużyn dzikich. Drużyn dzikich na polu marsowym. Powstało tam 20 czy 30 boisk takich do juniorskiej piłki i myśmy się całą naszą tą paczką uliczną zapisali. No cóż, po trzech miesiącach jeżdżenia, bo to trzeba było jechać przez całe miasto, z tej paczki zostałem tylko ja. No i Bogu dzięki, że tak się stało. Od razu na bramce? Nie od razu, po prostu wtedy była taka selekcja, ja starałem się no być tym właśnie, każdy chce być tym, który strzela bramki, no ale tam byli lepsi ode mnie, no i tak do tyłu i skończyłem na bramce. I potem się okazało, że w ten sposób, eliminując się z ataku, z pomocy i z obrony, dali ci szansę zostać jednym z najlepszych bramkarzy świata, także to... Nie, to... Selekcja negatywna, dobre wyniki daje czasem też. Dziękuję ci bardzo, ale tu chciałbym jedną rzecz wyjaśnić, mianowicie taką. Czy ktoś jest dobry, czy ktoś jest najlepszy, to jest subiektywna ocena, dlatego że w piłce nożnej nie można powiedzieć, ten jest dobry, a ten jest zły. Po prostu tutaj nie ma, tak jak na 100 metrów ktoś biega 9-7, on jest najlepszy na świecie. Tutaj jest ta subiektywna jakaś taka opinia, ocena. Ja tylko chcę powiedzieć, że w piłce nożnej swego czasu mnie tam, o mnie angielskie gazety napisały człowiek, który zatrzymał Anglię. Ja od razu to zdementowałem, powiem tak, człowiek, który zatrzymał Anglię, był taki człowiek, ale ten człowiek się składał z 12 części. Kazimierza Górskiego, fenomenalnego i nas, 11 zawodników, właśnie tych klocków, które on poustawiał na tym boisku. Proszę mi wierzyć, to nie jest wcale żadna kurtuazja. Tak jest w piłce nożnej. Nie można powiedzieć, że ten jest ojcem zwycięstwa, a ten jest matką porażki. Ja swego czasu byłem najpopularniejszym człowiekiem w Polsce. Pół Polski mnie chciało powiesić, a pół wygnać na banicję. Kiedy ja zadebiutowałem w meczu z RFN-em w Warszawie. W 71 roku. Tak, z RFN-em jeszcze. Czyli bo z Niemcami były, zachodnimi, bo tak, były podzielone. Przegraliśmy 3-1 i ja ze mnie zrobiono wtedy... Człowieka, który przegrał to spotkanie, przez półtora roku ja byłem, no mówię, najbardziej popularnym człowiekiem w Polsce, pół Polski mnie chciał powiesić, a powinnaś na banicję. Ja powiedziałem, że jest to niesprawiedliwa ocena, ja jeszcze wam udowodnię, że kiedyś do reprezentacji Polski wrócę. Wróciłem i no cóż, pokonałem siebie, bo w tym momencie mogę siebie za to cenić. Wróciłem do reprezentacji Polski i pokazałem, że nie jestem taki słaby, jak za jakiego mnie uważano. Ale skoro już o tym powiedziałeś, to powiedz taką rzecz. Co czuje człowiek, który jest wzięty, o ile pamiętam, w trybie awaryjnym, bo chyba wtedy bramkarz Czaja za nie mógł i jest wzięty do reprezentacji Polski, czyli do najważniejszej drużyny, jaka w tym kraju jest. Walka toczy się o najważniejszą szansę, o Mistrzostwa Europy i w tym decydującym meczu, chyba na Stadionie Dziesięciolecia w Warszawie, tak, puszczasz trzy szmaty, o których wszyscy piszą,
że jesteś beznadziejny i tak dalej. Nie chcesz się tego rzucić wtedy? Nie, nie, nie. Ja właśnie wtedy powiedziałem, trzy dni po meczu, powiedziałem, kiedy ochłonąłem trochę, dziennikarze do mnie przyszli i pamiętam, Sportowiec jeszcze było takie, był taki tygodnik. Zapytano mnie się, co ja o tym sądzę. Ja powiedziałem, że krwią na treningach będę pluł, będę tak mocno trenował, udowodnię, że po prostu mnie skrzywdzono. Bo nie Jan Tomaszewski przegrał to spotkanie. Przegrała 11 reprezentacji Polski. No cóż. Jak wyglądał taki trening z pluciem krwią? Co robisz na takim treningu? Jak wyglądał? No więc ja mogę powiedzieć, ja wiem, że tego po mnie nie widać, ale... wtedy coś wam powiem. Janek wtedy wyglądał jak gwiazdor rocka. Był chudy, miał pióra dotąd. Naprawdę zajebiście wyglądał. I proszę mi wierzyć, ja na każdym treningu traciłem od 3 do 4 kg na wadze. Bo była to, wierzcie mi, naprawdę była to ogromny wysiłek. Dlaczego? Przy takiej pogodzie, wiadomo, że wtedy boiska były twarde, te pod bramką było tak jak tutaj, czyli bramkarz musiał być ubrany w taki niemalże podwójny dres, jeszcze tutaj ochraniacze, bo wiadomo, że na betonie się trenowało i przy takim ubiorze każdy rzut, każda parada, ja musiałem około 1000 takich rzutów czy setki wykonać podczas treningu, no była to dosyć ciężka praca. Jak ja mówię, 3-4 kg na wadze traciłem, ale ja cały czas miałem tę myśl tutaj. Ja wam udowodnię, że nie jestem taki słaby i ja tego meczu nie zawaliłem. W grudniu, kiedy moi koledzy, piłkarze mieli wolne, moi koledzy wyjechali sobie na wczasy, zresztą tak jak jest, do dzisiaj stosowany, ja nie przerwałem treningu. Trenowałem z koszykarzami, z siatkarzami, z piłkarzami ręcznymi, Anilany w Łodzi wtedy było bardzo dużo dyscyplin. Ja z nimi po prostu trenowałem na zasadzie refleksu w piłce ręcznej, czy walki pod koszem, czy jak to się mówi, walki na przedpolu z koszykarzami. Wydaje mi się, że to oprecentowało. No, i to nieźle. Ja mam teraz jeszcze takie pytanie w związku z tym. Kiedy jechałeś, bo wy, no nie chcę tutaj robić lekcji historii, ale to są rzeczywiście czasy nieco inne. Mamy w Polsce lata 70., jest realny socjalizm. Za chwilę będą w Polsce wprowadzane pierwsze kartki na żywność, na cukier. Nieco później się pojawią kartki na wędlinę, czyli jest dramatyczna sytuacja gospodarcza. Telewizorów właściwie kolorowych nie można kupić, bo trzeba mieć na to specjalne talony. Nie można kupić samochodów. I co istotne, sport w krajach, które należały do tego socjalistycznego całego tygla, w większości wszystkie te kraje były zdominowane przez Związek Radziecki. O sporcie się mówiło, że on jest amatorski, co oznaczało, że sportowcy oficjalnie nie dostawali wynagrodzenia za swoje wyczyny sportowe. Nie wolno im było wziąć pieniędzy. Na świecie zresztą do Igrzysk Olimpijskich nie dopuszczono by zawodnika, który wziął chociaż $100, więc dzielono sport na zawodowy i amatorski. Prawda jest jednak taka też, i myślę, że Janie, słówko na ten temat powiesz, że wy sportowcy trenowaliście całymi dniami, będąc zatrudnionymi fikcyjnie w różnych zakładach pracy. Tak, było to takie socjalistyczne zawodowstwo. Oczywiście to nic nie miało wspólnego z zawodowstwem, bo piłkarze zawodowi, powiedzmy, zarabiali... Przepraszam panowie. Raz, dwa. O, już dobrze. Nie miało to nic wspólnego z prawdziwym zawodowstwem, bo piłkarze zawodowi, z którymi myśmy grali, jak równy z równym, zarabiali powiedzmy 1000 zł miesięcznie, a myśmy zarabiali 10 zł miesięcznie. Ja mówię to tak porównując to. I dlatego wymyślono taką zasadę, że myśmy byli tymi amatorami, bo byliśmy zatrudnieni w zakładach pracy. No przychodziliśmy tam pierwszego... Ty byłeś zatrudniony jako kto? I gdzie? Włókniarką byłeś w Łodzi? Tak, jakąś włókniarką taką byłem. Oczywiście zakładał włókniarski, no bo wtedy Łódź to była ten. Natomiast moi piłkarze, Włodek chyba Lubański, był jako technik strzałowy. W górnictwie. W kopalni. On był rzeczywiście, on naprawdę strzelał i technicznie strzelał, tylko że akurat był tutaj. No takie niestety były zasady gry. I myśmy, mówiąc tak kolokwialnie, byli amatorami, a wszyscy chcieli, żebyśmy grali z zawodowcami i wygrywali z nimi. W związku z powyższym byliśmy zwalniani z pracy, oddelegowani do klubu,
trenowaliśmy, wiadomo, trenowaliśmy dwa razy dziennie. No i właśnie na tym to polegało. No różnica tylko polegała na tym między zawodowcami a nami, że no byliśmy 10 czy 100-krotnie gorzej opłacani niż oni. Ale tu jeszcze raz podkreślam, kiedy gra się w reprezentacji Polski, proszę mi, wierzcie mi, jak ja słyszę, że reprezentacja Polski kłóciła się o pieniądze tam, jest to nieprawda. To jest tylko wymysł dziennikarski, bo jeśli gra się w reprezentacji Polski, gra się na Mistrzostwach Świata, to tutaj gdybym grał za darmo, to bym grał tak samo, a kto wie, czy nawet nie jeszcze lepiej. Bo tutaj na Mistrzostwach Świata, na Mistrzostwach Europy, w reprezentacji Polski gra się dla pieniędzy, ale które będą później. Bo jeśli ja zagram w reprezentacji Polski dobrze, to potem będę miał takie kontrakty, że głowa boli. Bo jak ja słyszę tutaj, że Boruc, powiedzmy Artur, który był najlepszym dla mnie zawodnikiem, tam ktoś mówi, że myśmy mało dostali. To Boruc za mecz, powiedzmy, nie wiem, każdy mecz ligowy w reprezentacji ma 10 razy mniej niż ma pensję w Celtiku. Także tutaj naprawdę nie chodzi o pieniądze i proszę mi wierzyć. Nasi piłkarze w tej chwili, reprezentacyjnie oczywiście, nie grają dla pieniędzy. Inne są przyczyny tego, że oni po prostu... Zaraz do tego w konfrontacji dojdziemy. Międzynarodowej no, się kompromitujemy. Zaraz do tego dojdziemy, ale musimy troszeczkę podgrzać emocje. Musisz nam powiedzieć o tym meczu z Anglią na Wembley. Pewnie opowiadałeś o tym milion razy, ale tutaj być może są ludzie, którzy nigdy cię nie słyszeli. Ja tylko wam coś powiem. Oto jest z jednej strony drużyna polska, która się właściwie pierwszy raz kwalifikuje do Mistrzostw Świata i mówi się o niej z wielką atencją. Ma się zakwalifikować, no może nie pierwszy, przepraszam. Natomiast po drugiej stronie staje drużyna, która właściwie uważana jest za najlepszą na świecie, a w każdym razie jedną z dwóch czy trzech obok Niemców i Brazylii. Anglicy słyną ze swojej piłki nożnej, my dopiero raczkujemy i nagle się pojawia szansa, że jeśli na stadionie Wembley w Anglii przynajmniej zremisujemy, to zostaniemy finalistami Mistrzostw Świata i Anglicy, ten wielki monarcha piłkarski, odpadną z Mistrzostw Świata. I wy przyjeżdżacie do Anglii, w której nie jest tak jak dzisiaj. Nie ma tylu Polaków na trybunach, nie ma tylu Polaków w ogóle. Wtedy do Anglii wyjechać jest bardzo trudno. A gazety angielskie pokazują twoje zdjęcia i piszą animals, zwierzaki o was. Tak, rzeczywiście. Z tym, że to było tak, że Anglicy przegrali u nas 2-0. Ja może zacznę taką króciutką historię. Myśmy pierwszy mecz w eliminacjach do Mistrzostw Świata grali z Walią, bo w grupie była wtedy Anglia, tak jak powiedziałeś, jedna z najlepszych drużyn świata, jeśli nie najlepsza, Walia i my. Pojechaliśmy do Walii i no ta Walia to była taka Anglia B, bo wiadomo, że większość Walijczyków grała w lidze angielskiej, to była taka Walia B, ale no nie taka sławna i nie z takimi wspaniałymi piłkarzami. I ci Walijczycy wygrali z nami 2-0. My, nie zapomnę tego do końca życia, siedzieliśmy tak z Włodkiem Lubańskim, czy jedno brzydkie słowo będę mógł powiedzieć? Jasne, że możesz powiedzieć, Włodek Lubański jeden z największych polskich piłkarzy. Tak, ale siedzieliśmy tak wszyscy, przegraliśmy to 2-0. I zastanawiając się nad przyczyną porażki, myśmy doszli do jednego wniosku, że Walijczycy z nami grali tak jak w rugby. Bo wiadomo, że Walia słynie w rugby, ci wszyscy chłopcy, którzy się nie załapią do rugby, grają w piłkę nożną. I oni po prostu nas stłamsili. Myśmy na tej kolacji powiedzieli jedno, że słuchajcie, przegraliśmy 2-0, przegraliśmy praktycznie eliminację, ale niech tylko ci Walijczycy przyjadą do nas. Kurwa, jak im wpierdolimy, to oni popamiętają. Przepraszam, no tak, takie było nasze nastawienie. Bo wiadomo, że po prostu przegraliśmy już te całe eliminacje. Przyjechali do nas Anglicy, wiadomo, że ten sam preferują system gry i myśmy po prostu wybiegli, nie po to, żeby wygrać z Anglikami, ale po to, żeby im wpierdolić na boisku. Ja to cały czas nie słyszę żadnego brzydkiego słowa. I co się stało? Stało się to, że myśmy nie tylko wygrali 2-0, ale Leszek Śmikiewicz to był taki... Proszę ciebie bardzo, przepraszam. Cały czas komentujesz tam i przeszkadzasz. Już musisz wyluzować. Leszek Śmikiewicz to taki chodził, taki chodzący z twarzą Jezuska, a był taka menda, że tego bala po nogach kopał.
kopał go, kiedy można było, sędzia nie widział. I ten pan wreszcie nie wytrzymał, ja go nie, walnął w twarz. Musisz tak trzymać mikrofon, ponieważ... Walnął go po prostu w twarz. Sędzia zauważył, czerwona kartka. Przyjechali Walijczycy i to samo żeśmy zagrali. Też Leszek Ćmikiewicz z miną Jezuska kopnął takiego hokeja, jego pomocnika tego Walijskiego, ten mu oddał, sędzia zobaczył, czerwona kartka. I stąd było, że Polacy grają jak zwierzęta. Ba, no wiadomo było, że myśmy byli takim zespołem średniej klasy europejskiej, Anglicy jedni z najlepszych na świecie i tam przed tym meczem na Wembley nie było pytania ani kwestii, kto wygra. Wiadomo, że Anglicy wygrają tyle tylko jakim stosunkiem. 3 tygodnie temu, kiedy myśmy grali z Walią, wygraliśmy 3-0, oni grali z Austrią, zespołem takim podobnej klasy do nas i wygrali 7-0. I kiedy myśmy przyjechali na Wembley, to tam nie było, to nie pokazywali jedną ręką, tylko obydwoma, że dychę dostaniemy. Proszę mi wierzyć, taka była nagonka prasowa, podobnie jak Anglicy popełnili taki błąd, że nas wszystkich zbesztali z błotem. Tomaszewski to pajac, Gorgoń to bokser bezmyślny, Lato to do lekkiej atletyki się nadaje, Dejna to jest pałogłowiec i my musimy z nimi wygrać. Po prostu no, zagrali trochę nam na ambicji. To jest to samo, kiedy jeden z trenerów Engel powiedział, jedziemy po złoto. Miał przywieźć puchar. Także widzicie, nie wolno tego robić, nie wolno tego robić przed zawodami. Jak ja słyszę, że myśmy mieli jechać po złoty medal na Mistrzostwa Europy, komu to jest potrzebne? To tylko mobilizuje przeciwników. Proszę mi wierzyć, ty się pytasz, jak było. Jak ja stałem na hymnach, bo tam się inaczej stało wtedy, nie na środku boiska, tylko tu była Loża Królewska, myśmy tu stali, sędziowie i Anglicy. Myśmy stali na baczność, no bo wiadomo, pierwszy raz większość z nas grała na zamkniętym stadionie. Zamkniętym to znaczy, wiecie co, że był dach na Wembley i to, co u nas uciekało do góry, tam się odbijało od dachu i spadało na murawę. Czyli 3 razy głośniej po prostu. Tak. I jak w pewnym momencie myśmy stali na baczność, Anglicy, przy hymnach Anglicy. Proszę mi wierzyć, ja wtedy pomyślałem, Boże, dopomóż, żebyśmy to spotkanie nie przegrali 7-0, oddaję 5 lat życia. Oczywiście ja nawet naprawdę nie myślałem o tym, żeby to zremisować, bo wiadomo, że to były dwie klasy lepsze, ale okazało się, że w piłce nożnej wszystko jest możliwe. I myśmy na Wembley grali w dużej mierze pod wpływem tego takiego, ja wiem, oplucia nas, ale również pod wpływem strachu, no bo co tu dużo mówić, jak ja bym miał jeszcze raz powtórzyć to, co tam na Wembley mnie się udało, ja bym w życiu tego nie powtórzył. A jednak okazało się, że w piłce nożnej wszystko jest możliwe. I cóż, po meczu miałem taką ogromną satysfakcję. Był bankiet przygotowany na 600 osób na cześć udziału Anglii w finałach Mistrzostw Świata. No bo wiadomo, że Anglicy wejdą i tam wszystko już było przygotowane. 600 ludzi przyszło, myśmy przyszli, nie przyszli Anglicy. No i cóż, jedną rzecz wtedy powiedziałem, że każdy głupi potrafi wygrywać, a sztuką jest z honorem przegrać. I tak się stało, ale nas to po prostu nie interesowało. Janek być może zapomniał, a może przez skromność nie wspomniał, że następnego dnia wszystkie angielskie gazety, a także światowe gazety pokazały zdjęcie Janka, tego człowieka z czarnymi, długimi włosami, w żółtej koszulce z cyfrą 1, z tak uniesionymi rękami i było właśnie napisane człowiek, który zatrzymał Anglię. No właśnie wtedy miałem tę satysfakcję i po prostu, przepraszam, że tak powiem, ale byłem złośliwy i powiedziałem, że wszyscy wygrywamy, wszyscy przegrywamy. 2 lata wcześniej ja byłem tym najgorszym, a teraz wcale ja nie jestem najlepszym, bo na Wembley, proszę mi wierzyć, ja oglądałem ten mecz wielokrotnie, ja popełniłem więcej błędów na Wembley niż w meczu z Niemcami. Tyle tylko, że myśmy tam wszyscy tworzyli jednego człowieka. Ja popełniłem dużo błędów. Moi koledzy z obrony wybijali piłkę z linii bramkowej. Oni popełniali błędy, ja ich ratowałem. Także myśmy grali z tym muszkieterowskim hasłem jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. Na czym to polegało? Pan Kazimierz Górski, który dla mnie to nie był człowiek, to po prostu była instytucja, który wiedział... Mówimy o trenerze reprezentacji Polski. Tak. Pan Kazimierz był człowiekiem, który, ja nie wiem, on miał jakiegoś rentgena. To był naprawdę bardzo prosty człowiek. Ale on wiedział, on nas po prostu prześwietlał, i on do drużyny nas wkomponowywał
na zasadzie naszych dobrych stron. Na przykład, jeśli Gorgon miał lewą nogę wspaniałą, on go ustawiał po lewej stronie środka obrony. Jeśli ja miałem, powiedzmy, tam prawą rękę, dobry wyrzut prawą ręką, to on ode mnie tego wymagał. On nie wymagał, przepraszam, kwadratowych jaj. Jak ja słyszę teraz o tych taktykach, technikach, tych wspaniałych, co ci nasi zawodnicy umieją, a czego nie umieją i jakich Ben Hacker, Engel i Janas, nie wiem, zasłaniają, że przypadkiem przeciwnik nie zobaczył, jak oni mają dobrą nogę. No czy wiadomo, przecież to trzeba na głowę upaść, że Niemcy czy Austriacy nie wiedzą, kto to jest Smolarek, nie wiedzą, kto to jest Trzynówek. Przecież oni mają ich wszystkich rozpisanych. Ale nie, my wszystko ukrywamy w tajemnicy. U nas nie było żadnej tajemnicy i pan Kazimierz ciągle twierdził. Wydaje mi się, że piłka jest okrągła, bramki są dwie, was jest 11, nas jest 11. I gramy. I po prostu myśmy grali to, co umiemy najlepiej, jakie były nasze walory i pan Kazimierz nas tak wkomponowywał w zespół. A jakim był człowiekiem tak naprawdę? Pozwalał wam balować, baniować? Naturalnie, że tak. Tak? Pewno, że tak. Proszę mi wierzyć, temat pod tytułem Kobiety, wino i śpiew. Pan Kazimierz mówi, słuchajcie, jest to dla normalnych ludzi. Przecież wy nie jesteście zakonnikami. Chociaż z tymi zakonnikami wcale teraz nie lepiej jest, ale on powiedział, że... Nie, no poważnie, no co? Ostatnio nawet papież przeprosił za pedofilię w Australii. Ale to nie o to chodzi. I on powiedział, że wszystko jest dla ludzi. Kobiety, wino i śpiew. Dla was, dla piłkarzy też. Tylko trzeba wiedzieć kiedy, gdzie, z kim i ile. Przecież myśmy również... A jaka nie była norma tajemnicą. Kiedy, gdzie, z kim i ile? Jakieś tak. Zasady były? Były. I te zasady były, ja zaraz wam powiem, bo to jest oparte na faktach, jak to było. I pan Kazimierz zawsze mówił, lampka koniaku nigdy nikomu nie zaszkodziła. Ja kiedyś pana Kazimierza, Górnik Zabrze wtedy grał mecze ligowe, pan Kazimierz był koordynatorem w ŁKS-ie. No i mówię, panie Kazimierzu, zapraszam na mecz Górnika Zabrze, grał tam wtedy pucharowe mecze. I przyszedł z panem Kazimierzem do mnie, prezes ŁKS-u. I siadamy, a ja w domu zawsze miałem barek. Na Boga, no ten barek zawsze był, jest do dzisiaj, jest dobrze zaopatrzony. No i pewnie się, ja pełniłem jednocześnie honory pani i pana domu, mówię, przepraszam panowie, coś napijecie, herbatkę, kawę, coś tam tego, bo się mecz zaczyna. Mówię, panie Kazimierzu, przepraszam, czy pan się, panie trenerze, czy pan się napije coś? Lampka koniaku nigdy nikomu nie zaszkodziła. No to ja mu myk koniaczek. Panie prezesie, nie, ja nie. Świętojebliwy, nie bardzo. I ja sobie też koniaczek postawiłem, nalałem i oglądamy ten mecz. A prezes mówi, panie Kazimierzu, to pan tak z zawodnikiem może pić? A pan Kazimierz mówi, panie prezesie, zobacz pan, przecież ja z nim piję. Co lampka koniaku zaszkodzi? Zobacz pan, jakie on ma baterie. Przecież jak my wyjdziemy, to on się nawali jak stodoła po żniwach, jak będzie chciał. I pan Kazimierz zawsze po prostu no, był taki, że proszę bardzo, ale kiedy można? Natomiast powiem fakt autentyczny. Po meczu zwycięskim z Włochami, których nie musieliśmy wygrać, przeszliśmy dalej w Mistrzostwach Świata, do ósemki najlepszych zespołów świata. Adam musiał, pan Kazimierz mówi, dobrze, macie wolne do godziny 11. Myśmy grali w karty, większość z nas grała w karty. Adam musiał, poszedł z Krakusami, z tymi lajkonikami, poszedł do kawiarni. To znakomity polski obrońca. To jest... Wspaniały piłkarz. I spóźnił się 20 minut. Pan Kazimierz dostał, przepraszam, kurwicy. Wyrzucił go z kadry, wyobrażacie sobie? Na drugi dzień się budzimy i co jest? Adam, co jest? Wyjeżdżam do domu. Kurde molno, zawodnik z pierwszej jedenastki. My gramy za trzy dni mecz gramy ze Szwecją. Wiadomo, że to już jest walka o medal na Mistrzostwach Świata. Pan Kazimierz nie wyjeżdża. Kurde, ile myśmy chodzili do pana. Panie Kazimierzu, niech pan sobie, Boże, niech pan mu podpuści. To pan Kazimierz pod koniec powiedział tej naszej rozmowie, dobrze, rozpatrzymy to wszystko po meczu ze Szwecją. I Adama zatrzymał. Ludzie, pan Kazimierz popieprzył nam całe granie, bo Szymanowski przeszedł z prawej obrony na lewą, to nie był ten Szymanowski, na prawej Szymanowskiego grał Gut. Zbyszek Gut no nie bardzo był wkomponowany w ten zespół i myśmy zagrali fatalne spotkanie, ale wygraliśmy 1-0. Jak później się pana Kazimierza zapytałem, dlaczego to zrobił? No przecież wiadomo, że co oni robili w Niemczech, to chyba wszyscy wiecie, nie? Bo to niedaleko stąd. I co? Nic się nie stało, nikt nie został, jak to się mówi, ukarany. I pan Kazimierz powiedział tak, musiałem zastosować lekki wstrząsik, bo za dobrze wam szło.
Zobaczcie, no zastosował lekki wstrząsik, ale dobrze, dobrze. Tylko proszę mi pokazać w tej chwili, który trener na świecie by tak zrobił. Zawodnika z podstawowej jedenastki by odstawił za to, że 20 minut się spóźnił. No i właśnie. Stąd myśmy po prostu wiedzieli, że pan Kazimierz nam na wszystko pozwalał. Był to nasz starszy kolega, ale jak trzeba było, to jak przypieprzył, to ci wielcy zawodnicy pod łóżko uciekali. Moi drodzy, przypominam, że stoją mikrofony, przed którymi możecie się ustawiać z pytaniami do Janka Tomaszewskiego. Ja tylko spuentuję i zadam jedno jeszcze pytanie odnośnie tych mistrzostw świata. Drużyna polska stała się na owych mistrzostwach świata wielką sensacją. Mówiono, że nikt tak nie gra w piłkę, że to jest jakaś nowa forma futbolu. Oni stali się wszyscy idolami naszymi. Ja osobiście muszę wam powiedzieć, kiedy mistrzostwa świata nie zdobyli, wysłałem telegram do ich siedziby w miejscowości, nie pamiętam, Maastricht chyba, czy jakoś to się... Murhard. Tak. I w Niemczech, że dla nas jesteście mistrzami świata. Rzecz w tym, że kto wie, jakby się potoczyły losy, gdybać nie należy, tej całej historii, gdyby nie pogoda. Spadł straszny deszcz i w bardzo ważnym meczu z Niemcami nagle boisko znalazło się w kałużach po kostki. Tak, rzeczywiście. Dobrze, do tego meczu wróciłeś. Ja dziękuję za to, co powiedziałeś, bo ja niejednokrotnie to podkreślam, że nie jest sztuką wygrywać, sztuką jest honorem przegrać. I po tym właśnie te telegramy, które ty napisałeś, pisali do nas ludzie. Myśmy przegrali to spotkanie. Myśmy przegrali spotkanie o Mistrzostwo Świata, bo wiadomo, że kto ten mecz wygrywa, praktycznie zostaje mistrzem świata. Myśmy przegrali to spotkanie, ale pan Kazimierz, właśnie na czym polegała fenomen tej instytucji pod tytułem Górski? Pan Kazimierz przed meczem nam powiedział jedną rzecz. Słuchajcie, nie każdy z was, schodząc z boiska, jeszcze raz podkreślam, schodząc z boiska, zada sobie jedno w duchu pytanie. Czy zrobiłem wszystko, żeby to spotkanie wygrać? Jeśli zrobiłem wszystko i przegrałem, no trudno, taki jest sport. I myśmy właśnie po tym spotkaniu schodzili do szatni, zadali sobie w duchu to pytanie, przegraliśmy, trudno, sport jest lepszy. Do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że Niemcy, zawodnicy niemieccy, Beckenbauer, Miller, Meyer, Overath, najlepsi piłkarze świata wówczas, po tym meczu wyrażali się w samych superlatywach o nas i mówili, to jest drużyna, którą pokonanie sprawia nam ogromną satysfakcję, bo kto wie, czy nie byli lepsi. Ale to nieważne, czy lepsi. Tutaj było takie pytanie, zresztą nawiązałeś do tego, że mecz był na wodzie i to nie był mecz piłki nożnej, tylko piłki wodnej. Trudno, takie same warunki były dla nas, jak i dla nich. I w tym momencie nie ma co gdybać, bo mistrzostw nie można było przenieść o jeden dzień dłużej, bo mecz mógłby się od jutro, ale to całe mistrzostwa trzeba było przenieść na jeden dzień. A to jest niemożliwe po prostu, samoloty, logistyka hotele. Cała, tak. I logistyka byłaby nie do opanowania. I po prostu myśmy to przegrali. Ale mówię, przegraliśmy, że po raz pierwszy została doceniona po prostu ta honorowa porażka. I to w sporcie, ja do dzisiaj tego nie mogę zapomnieć i wszystkim mówię, przegrajcie. Na Boga, tylko nie przegrajcie tak jak z Austrią, żeście przegrali. Czy nie przegrajcie tak, jak przegraliśmy kilka spotkań z Kolumbią chyba. Po prostu można przegrać, bo w sporcie ktoś musi być wygrany. Ale jak się daje z siebie wszystko. Janku, to nie tylko w sporcie, w życiu też można przegrać. Naturalnie, że tak. I potem... W walce o trzecie miejsce, czyli o brązowy medal, pokonaliście Brazylię, a więc de facto mając tylko jedną porażkę na koncie, staliście się tą sensacją światową, wróciliście do Polski, witano was jak Ale jeszcze, jeszcze jedno tylko zdanie. Zapytałeś się, dlaczego ta była szkoła polska. Proszę mi wierzyć. Pan Kazimierz, coś mu się w tej głowie ubzdurało, że na treningach tak. Graliśmy na treningach, wiadomo, że się tak zwaną gra, suchą grę, albo na palikach, albo na 11 przeciwnikach, którzy byli, wiadomo, 22 było, którzy mieli markować grę. I pan Kazimierz tak, skupiamy na prawej stronie, podanie i przerzut na lewą. Skupiamy, przechodzimy na prawo i przerzut na lewą. Potem na lewej to samo. My już między sobą mówimy, kurwa, zagrajmy mu, żeby się od nas odpieprzył. I naprawdę, zagraliśmy to, żeby się od nas odpieprzył, bo byśmy trenowali 2 godziny dłużej.
I co się okazało? Że właśnie po takich zagraniach padały bramki i myśmy grali dwoma skrzydłowymi. I to, co myśmy jemu zagrali na odpieprzy od nas, okazało się, że jest kluczem do zwycięstwa i jest jakaś szkoła polska. Także no cóż. Zostaliście medalistami Mistrzostw Świata. Powiedz mi, ile zarobiłeś na tym pieniędzy? Ja zarobiłem tyle, ilu siedmiu moich kolegów, bo myśmy siedmiu z nas z jedenastki grali wszystkie mecze i wszystkie minuty. Siódemka tylko była. Ja dostałem tak $3600. Bla, 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 bla. I dres. I 160 tysięcy złotych, ale jeszcze raz podkreślam. Wówczas to były pieniądze, bo za dolara można było zjeść obiad w dobrej restauracji. Myśmy wygrali 6 spotkań. I jeszcze raz podkreślam, tu nie chodzi o to, ile myśmy dostali. Nie, ale ja pytanie chodzi o to, żeby ludzie się zorientowali, że ten sport jednak wtedy nie był tak rozrzutny, nie zarabiało się milionów, bo te 160 tysięcy to też nie była jakaś kwota. Nie, chyba. To myśmy otrzymali wtedy po prostu... moi koledzy kupili sobie BMW. Samochód sobie za te premie kupili, bo my przed chyba finałem pojechaliśmy, większość z nas, ja nie pojechałem, bo mnie to nie interesowało, do firmy BMW i tam szefowie BMW, tym moim kolegom, którzy chcieli kupić samochód, dali nieprawdopodobną zniżkę. I za te pieniądze, które zarobili na Mistrzostwa Świata, kupili BMW. Ja mogę tylko powiedzieć, za mecz na Wembley, ja otrzymałem tyle pieniędzy, że mojej małżonce kupiłem w komisie kożuch. O! Także. Przepraszam wtedy bardzo. Zimy to były zimy, to dobra. No wtedy były zimy. Tak jest. Ale jeszcze raz mówię, w reprezentacji, wierzcie mi, nie gra się dla pieniędzy. W reprezentacji się gra dla pieniędzy, które będą w klubie. Jasne. Teraz na moment przerwiemy moją debatę z Janem i prosimy, zaczynamy od kolegi w zielonym, który się pierwszy zjawił. Proszę bardzo, zasyłam. Ja odpowiem na jedno pytanie i zadam swoje. Znaczy, ale jakie pytanie? Chciałeś... Tak, bo pan Tomaszewski zapytał, który trener byłby w stanie wyrzucić zawodnika za brak dyscypliny na zgrupowaniu. No takim trenerem był Frank Rijkaard, który wyrzucił Ronaldinho praktycznie na rezerwy Barcelony. Rijkaard, który wyrzucił Ronaldinho. Był takim samym trenerem jak Górski, który mógł wyrzucić później. Tak, tak, naturalnie, że tak. Widzicie, ale to jest prawdziwy, profesjonalny trener, który... Bo nie jest sztuką ukarać rezerwowego czy jakiegoś juniora. Jak drużyna po prostu zagrała słabo, czy coś nie spełniła. Sztuką jest ukarać, czy wymusić posłuszeństwo na gwiazdorze. I to są wielcy trenerzy. Pan Kazimierz Górski nie wyrzucił ze zgrupowania jakiegoś tam rezerwowego, siódmego czy ósmego. Pan Kazimierz wyrzucił po prostu z drużyny... I to w obliczu walki o Mistrzostwo Świata. Tak, w obliczu walki o Mistrzostwo Świata. I to jest właśnie to, tak postępują prawdziwi zawodowi trenerzy. Leć teraz ze swoim pytaniem. I teraz pytanie takie. Odnośnie teraźniejszej sytuacji w naszej piłce. Czy uważa pan, że rozwiązanie, które zostało przeprowadzone w Rosji pod tytułem, że Władimir Putin zwyczajnie, mówiąc po prostu, rozpieprzył cały tamtejszy związek piłki nożnej, czy u nas by się to sprawdziło? Czy to jest jakaś tak, metoda? Ja namawiam do tego i pana prezydenta Kaczyńskiego, i pana Donalda Tuska, premiera. Dlaczego? Proszę państwa, dziesięć lat temu był w Polsce prezes Dziurowicz, którego i taki zarząd, którego ja nazwałem Dziuroland, też był niezatapialny. I wówczas minister sportu Dębski pojechał do Blattera na Mistrzostwa Świata, do prezydenta FIFA, porozmawiał z nim i przekazał mu te wszystkie nieprawidłowości, jakie wówczas były w polskiej piłce. Wówczas były takie, teraz są takie. I co się stało? Blatter, jak się o tym dowiedział, zobaczył na fakty i dokumenty, przyjechał i w ciągu jednego dnia usunął Dziurowicza. Skąd ja o tym wiem? Ano stąd wiem, że ja byłem trzecim uczestnikiem tego spotkania właśnie w hotelu we Francji na Mistrzostwach Świata, bo ja byłem wtedy doradcą pana ministra Dębskiego. Gdyby w tej chwili, co zrobił Putin? Putin zaprosił do siebie Blattera, pokazał mu wszystko, te nieprawidłowości w piłce rosyjskiej. I proszę bardzo, 3 lata w Rosji grają poważny futbol, poważny, grają normalnie. Proszę zobaczyć, jakiś Sankt Petersburg, o których ja nie wiem kto to jest, rozwala najlepsze europejskie kluby. Jacyś gówniarze, przepraszam, że tak nazwę, 20-latkowie z Rosji rządzą na Mistrzostwach Europy. Po 3 latach gry
A u nas co? U nas jak do tej pory jakiś trybunał hańby przy polskim sporcie, przy polskim komitecie olimpijskim, w tej chwili przedawnia kary, czyli jeśli to przedawni w środę, to będziemy mieli najbardziej korupcyjną drużynę świata i zalegalizowanie korupcji i koniec walki z korupcją. Bo jakieś starsze panie w średnim wieku, które są w tym trybunale, nie mają zielonego pojęcia o tym, że korupcja w myśl przepisów FIFA i w myśl karty olimpijskiej, czyli deklaracji olimpijskiej, którą myśmy podpisali, jest nie ma przedawnienia, nie ma przebaczenia. O czym świadczy choćby to, że Marion Jones odebrano medale po ilu? Po 10 latach. I nagle jakieś dwie panie, czy tam trzy, nie wiem, cały ten trybunał hańby zakończył walkę z korupcją. Jeśli my tego nie zrobimy, to zobaczcie, my w wieku juniorów, w kategorii juniorach co chwilę mamy mistrza Europy, trzecie miejsce, medale, gramy kapitalnie. Co się dzieje, że później ci sami juniorzy, którzy przegrywali z nami, w wieku seniora nas kompromitują. Uważam, że Putina rozwiązanie jest jedyną wskazówką dla prezydenta Kaczyńskiego i dla premiera Donalda Tuska, którzy w tym właśnie temacie powinni się zjednoczyć i rozpierdolić cały ten związek. Panie Janku. Sekundkę, przepraszam. Nie wiem, czy teraz mnie słychać, tak? Bo to słyszałem jego głośniej od siebie. My zadajemy pytania naprzemiennie, więc to jest jedna rzecz. Proszę, ja tylko wam zwrócę uwagę na cudowne powiedzonka Janka, pewnie wszyscy je wychwytujacie, to o tym trybunale powiedział. Trzy starsze panie w średnim wieku. Proszę bardzo. Przepraszam, ale Jan generalnie... one tak wyglądają. No. Przede wszystkim wielki szacunek dla tego, co pan zrobił dla polskiego sportu. Poczekaj chwileczkę. Śmiało. Wielki szacunek to dla tego, co pan zrobił dla polskiego sportu. I teraz pytanie. Przed mistrzostwami Europy w tym roku przeczytałem pańską wypowiedź, że po prostu nasz obecny trener Leo Benhaker zostawił podobno najlepszych polskich piłkarzy w kraju i nie zabrał ich na mistrzostwa. Nie, ja nie powiedziałem, że zostawił najlepszych w polskim kraju, tylko że ja powiedziałem, że jedenastka, którą Benhaker sobie przygotował przez te dwa lata, naprawdę pokazała, że wie, o co chodzi. Że gra w miarę jakoś tak poukładana gra jest. Natomiast pozostali, czyli 12 zawodników z tej kadry, to są dla mnie koszulki z nazwiskami, którzy w ogóle nie są przydatni do reprezentacji i dla mnie to powołanie było bardziej kontraktowe niż zrozumiałe. I ja powiedziałem, że jeśli na ławce miałoby się takich zawodników jak Wichniarek, Jeleń, Brożek, Zieńczuk, Sikora, czy powiedzmy ten Radomski. Majda. To nie. To naprawdę Majdan już można na ławce, byłoby w każdej chwili w jedenastce kogoś zastąpić. A tak, jak wypadł Błaszczykowski, jak wypadł Bronowicki, jak wypadł tam jeszcze ktoś, czym zastąpiliśmy? No przecież dla mnie był to skandal, jeśli napastnik Taganowski gra na prawej obronie, a pomocnik Smolarek gra na środku ataku. Przecież to było nieporozumienie dla mnie. Dlaczego? Dlatego, że rezerwowi to były po prostu koszulki. Ja powiedziałem, że dla mnie jest to najsłabsza kadra w historii występów Polski na Mistrzostwach Świata. Bo można, jeszcze raz mówię, można przegrać, ale trzeba mieć, że tak jak Benhaker zapowiadał, że będzie miał dublerów. Jak nie zagra Krzynówek, to będzie grał jakiś Krzynówek bis. Jak nie ten, no to Błaszczykowski, to Błaszczykowski bis. A tu nagle się okazuje, że na lewej obronie gra prawo obrońca, na prawej pomocy gra środkowy napastnik, a na środku napadu gra prawy pomocnik. Janie, ale przepraszam, zadam to pytanie. Ty świetnie analizujesz te rzeczy. Sam próbowałeś trenerki. Byłeś trenerem z jakieś sukcesy, czy nie bardzo? Bez sukcesu. Dlaczego? Dlatego, że ja po prostu nie nadaję się w tej chwili ja powiedziałem, że ja dziękuję za trenowanie. Dlatego, że u nas to wszystko jest na wariackich papierach. Wierzcie mi, tutaj się nie rozlicza trenera z pracy. Nie rozlicza się z jakichś efektów długofalowych, 2 czy 3 lata. U nas przegra 2 mecze, do widzenia, do zajezdni. Jedynka do zajezdni. Nie wolno tego robić. Ponieważ u nas ludzie doszli do władzy w polskiej piłce, mówię w klubach,
którzy uważają, że mają, mając pieniądze, muszą mieć wynik. A ja im powiedziałem, że gdyby pieniądze decydowały o wyniku, to Emiraty Arabskie dawno byłyby mistrzem świata, bo tam jest pieniędzy więcej niż lodu. Ale nie są. I dlatego ci ludzie po prostu uważają się sami za to, uważają się, że oni się znają na piłce. A proszę im powiedzieć, oni są tak zwanymi inwestorami. I powiedz mi taką rzecz. Czy inwestor, obojętnie ile ma pieniędzy, zacznie budować dom bez inspektora nadzoru, a oni uważają, że oni są inspektorami nadzoru. No tak się znają na piłce. Niech ten. Ja powiedziałem, że po prostu będę publicystą, stałem się tym publicystą, stałem się dziennikarzem czasami, no i piszę cotygodniowe donosy na polską piłkę. Panie Janku. Sekundkę, ja udzielam głosu. Bardzo proszę, przestrzegajcie takiej elementarnej zasady, że jest jakiś porządek. Dziękujemy ci za pytanie, śmiało wam. Widzę, że tu jest jak w PZPN-ie. Nie. Panie Janku, co pan myśli o meczu na Wembley i jakie były wrażenia w szatni? O, to zależy, co się wrazi i w co się wrazi. Nie wiem, co robiliście, no. Co ja bym, prosimy o wrażenia. Po prostu jednym zdaniem odpowiem. Po raz któryś okazało się, że w piłce nożnej wszystko jest możliwe i jak się chce, jak się ma dobrze poukładany zespół, można grać z najlepszymi na świecie, nawet o zwycięstwo. Wypiliście coś? To pytanie brzmiało tak. A nie, no. Co byśmy wypili? Ja jedyny byłem, który nie pił. Nie wypił, ale zaraz wam powiem, czekajcie, ale nie mogłem. No. Po prostu nie mogłem. W drugiej minucie meczu Clark kopnął mnie w rękę. Zresztą opowiem chwilę o tym. Pan Kazimierz mówił nam przed meczem, słuchajcie, im dłużej my przy piłce, tym krócej oni. No i wiadomo, że najdłużej mogłem być ja przy piłce. Złapałem piłkę w drugiej minucie meczu, przysięgam wam, na wszystko wam przysięgam, nie zauważyłem przede mną dwumetrowego Clarka. A wtedy nie można było piłki mieć w rękach, tylko trzeba było ją spuścić na ziemię, doprowadzić nogą do szesnastki i wtedy wybić. No i ja to samo chciałem zrobić. Spuściłem tę piłkę na ziemię, przysięgam wam i nagle patrzę, jakaś biała plama biegnie. Ja się rzuciłem do tej piłki, nakryłem ją ręką i on mnie kopnął w rękę. I prawidłowo, no bo jak frajer wypuszcza piłkę, no to trzeba ten. I bardzo dobrze to zrobił. Adam Musia potem powiedział, wreszcie cię obudził. Ale do czego zmierzam? Tę rękę mi zablokowano, zamrożono, grałem do końca. Po meczu nieprawdopodobny ból, miałem strzaskane kosteczki łódeczkowate. I otrzymałem od doktora Garlickiego. Esperal. Otrzymałem antybiotyki i po prostu nie mogłem pić. No. Powiem tylko jedną rzecz. Poszedłem do pokoju, tam była Polonia, bo Polonia przyjechała do tego naszego motelu, bo to nie było w hotelu. Ja mówię, nie będę swoją kwaśną miną wam tutaj robił, psuł atmosfery, poszedłem do pokoju. Wierzcie mi, wiłem się z bólu i z dwóch powodów, że nie mogłem się napić, po drugie, że miałem tę rękę. I rano nie było mojego kolegi Leszka Czmikiewicza, nie było w pokoju, ruszyli gdzieś wszyscy. Jak zszedłem rano, bo już nie mogłem spać, zszedłem rano, Boże, takiego Waterloo jeszcze nie widziałem. Takiego burdelu nie było w tym hotelu chyba od samego początku. Moi chłopcy ruszyli, rzeczywiście ruszyli. Pan jak Kazimierz, należy, jak pan, należy. I nie, no ja niestety nie mogłem ruszyć, ale tylko dlatego, że byłem uziemniony. Myśmy 3 dni później grali mecz z Irlandią. I przegraliśmy to spotkanie 1-0, ale na szczęście ja nie grałem. Proszę bardzo, pytanie z tej strony. Witam panie Janku, Artur z Kalisza z tej strony. Musisz bliżej mikrofonu być. Okej, teraz słychać? Tak. Witam panie Janku, Artur z Kalisza z tej strony. Mam bardzo krótkie, ale za to 3 pytania. Pierwsze, nie mam nie od 2 dni w domu. Czy Lubin jest w pierwszej lidze w Ekstraklasie, czy Zagłębie Lubin jest w spadł? Bo chciałem się pana sprawdzić, co pan sądzi o tym burdelu związanym dobrze, z tym już, konkretnym dobrze, już w tej chwili odpowiem. Jeżeli mogę, za chwilkę mi zabiorą głos. Krótkie, jeszcze szybkie pytania i schodzę ze sceny. Dobrze. Drugie pytanie. Na wielu pan narzeka, ja też nie lubię Ben Hakera. Czy według pana jest w Polsce ktoś, kto się nadaje do trenowania polskiej kadry? A trzecie pytanie, skoro pan tak kocha Anglików, o czym pan opowiadał, komu pan kibicuje w lidze angielskiej? Dziękuję bardzo. Trzeciego pytania nie usłyszę. Skoro pan tak dużo mówił o miłości do Anglików, pytam, komu pan kibicuje w lidze angielskiej dzisiaj? Komu kibicujesz w lidze jeśli chodzi o pierwsze pytanie, moim zdaniem Zagłębie Lubin, Korona Kielce i Widzew Łódź nie powinny zagrać, powinny ponieść konsekwencje, nie powinny zagrać w Ekstraklasie. Powiem wam tylko w zaufaniu. Dlaczego? Dlatego, że statut FIFA, statut UEFA nie przewiduje przedawnienia.
To jest tak samo, ale został sfałszowany statut Polskiego Związku Piłki Nożnej, z którego wynika z 2000 roku, że 2-letni okres jest przedawnienia. To jest tak samo, jakby myśmy podpisali konwencję o ludobójstwie i jakby nasz parlament uchwalił, że u nas ludobójstwo jest przedawnione po 15 latach. Od razu byśmy byli wykluczeni. To samo tutaj. Z tego co wiem, we wtorek przyjechał Jérôme Champé, nie wiem czy dobrze mówię nazwisko, to jest przedstawiciel FIFA i UEFA i powiedział jedną rzecz. Niech oni zagrają mecze. Polska będzie wykluczona ze struktur, bo nie ma przedawnienia, nie ma przebaczenia. Dziwię się, że to zrobił ten Trybunał Hańby, bo proszę zauważyć, Marion Jones odebrali medal po 10 latach, a tu nagle po 2 latach jest przedawnienie. I w tym momencie, w tym kontekście, w tym haniebnym wyroku jest taka sprawa. Fryzjer, jutro wiecie o kim mówię, jutro może być prezesem każdego klubu, bo nastąpiło przedawnienie. Dariusz W. może PZPN do sądu podać, bo nastąpiło przedawnienie i ją odebrali licencję. Przecież to jest naprawdę w tym momencie, ja brzydzę się tych średnich państw w starszym wieku, czy starszych państw w średnim wieku, które coś takiego hańbiącego ustalili. Sprawa druga. Ja nigdy nie powiedziałem, że Ben Hacker jest słabym trenerem. Ja tylko powiedziałem taką rzecz, że dopóki przy Ben Hackerze będzie menedżer, który handluje piłkarzami, mówię tutaj o Janie Dezewę, to zawsze będą podteksty przy każdym powołaniu, że jest powołany nie po to, że umie grać i powinien być, tylko powołany vita rozumita, bo można go gdzieś sprzedać. I ja to powiedziałem i będę to podtrzymywał, bo gdyby w Niemczech, powiedzmy, menedżer, który zajmuje się handlem piłkarzami, został menedżerem reprezentacji, to Beckenbauera by powiesili. Menedżer reprezentacji musi być, ale on powinien załatwiać reprezentacji dobre warunki, a nie zajmować się sprzedażą zawodników. Trzecia sprawa, jeśli chodzi o Anglików. Ja ten futbol nie bardzo. Mnie się futbol niemiecki bardziej podoba. Dlaczego? Ja temu futbolowi kibicuję. Dlatego, że my Polacy nigdy nie będziemy Anglikami, nigdy nie będziemy Hiszpanami czy Brazylijczykami, bo nie mamy na to papierów. Nasze dzieci nie mają na to papierów. A my możemy właśnie doprowadzić do tego, że będziemy grali tak jak Niemcy. Bo my zobaczcie, my ciągle na Niemców narzekamy, a oni mają tak, wicemistrzostwo świata, medal na mistrzostwach świata, wicemistrzostwo Europy. Daj mi Boże, żebym ja był trenerem tak słabych Niemców. I co 4 lata czy co 2 lata miał sukces. Także ja kibicuję. Natomiast jeśli chodzi o sympatię, no to wiadomo, że zawsze byłem za Liverpoolem, dopóki Jurek grał. No bo no to jestem, w tej chwili jestem za Manchesterem. Tylko chciałbym, żeby Tomek zaczął grać. Masz troszeczkę dziękuję wody bardzo. W razie czego. Nie? To jeszcze tylko uzupełnię pytanie. Kolega pytał, który z polskich trenerów mógłby zastąpić Ben Hackera? Jeśli by była taka sytuacja, ale ja komentując w telewizji powiedziałem o jednej sprawie, że jeśli Ben Hacker, który nam obiecał Mistrzostwo Europy, który... No, co tu dużo mówić, skompromitowaliśmy się na tych mistrzostwach gorzej niż na mistrzostwach świata i w Korei, i w Niemczech. Jeśli Ben Hacker sam nie poda się do dymisji, to my musimy płakać i płacić, bo nie możemy się po raz kolejny dać ośmieszyć, bowiem podpisaliśmy z nim umowę. I to jest umowa międzynarodowa, która obowiązuje wszystkie strony. Jeśli by doszło do tego, że Ben Hacker by się podał do dymisji, to ja widzę tylko jedynego człowieka, Heniek Kasperczak, mój kolega z boiska. Nie dlatego, że mój kolega z boiska, ale po prostu Heniek pokazał, że z Wisłą, z tych Polaczków potrafi stworzyć dobry zespół. Pięknie. Proszę bardzo, pan w czerwonej koszulce. Ryszard z Kostrzyna. Ja tutaj jeszcze jestem, dlatego nie mogę nie zadać tego pytania panu. Proszę pana, czy pan się orientuje, ilu obecnych zawodników kadry reprezentacji Polski jest z Kostrzyna? No. Pewnie ktoś z Poznania. Nie. Z Kostrzyna nad Odrą, tutaj, stąd. Pewnie z Poznania. Mamy dwóch zawodników w kadrze Polski. Łukasz Fabiański i Darek Dudka, obaj urodzeni w Kostrzynie. To cóż, tylko pogratulować. A to mówię dlatego, żeby ci młodzi ludzie również wiedzieli, że niekoniecznie trzeba być z Warszawy, z Poznania, z Wrocławia, ze Szczecina. Można z takiej małej pipidówki również zrobić ładną karierę. I to jest właśnie przykład również dla nich, dla tych wszystkich, że nie trzeba patrzeć tylko na przynależność, skąd się jest, ale można naprawdę zrobić dużo dobrego, nawet pochodząc z małej miejscowości. A dodam jeszcze, że trzech innych piłkarzy z Kostrzyna gra w pierwszej lidze. W Lechu Poznań Wojtkowiak i Hukarski i Kudawski w Groklinie. Także tu Kostrzyn to nie jest pustynia,
piłkarska, tylko naprawdę ciekawy tylko ośrodek. Pogratulować, ale proszę mi wierzyć, że na całym świecie nikt nie patrzy w metrykę zawodnika, bo Pele, największy piłkarz w historii światowej piłki, urodził się w wiosce Tres Corazon, o której nikt nic nie wiedział. A on się w jakiejś Pipidówie urodził. I w tym momencie normalne jest, że każdy ma szansę. Tyle tylko, że no, trzeba mieć ten timing, żeby ktoś go zauważył w odpowiedniej chwili, w odpowiednim miejscu. Tylko pogratulować. Bo... Ja ci muszę powiedzieć przy okazji, że ja nie znam żadnego piłkarza, który by w ekskluzywnej Warszawie się urodził daleko zaszy. W Warszawie to oni mieli przesiadkę. No, otóż to. Proszę bardzo. Dziękuję. Tutaj kolega, jestem ja woodstockowym chuliganem. Bardzo. Dzidek Krupski Młyn. Panowie, poruszaliście w swojej rozmowie, kilka razy przetoczył się temat, że fajnie jest imprezować, potem można pograć. Do pana Janka pytanie. Pan już chyba nie grał w kadrze, bo bramkarzem był Młynarczyk. Na ataku grał Boniek i nagle wykluczono ich z kadry za takie właśnie balowanie i kadra zaczęła upadać. Czy nie warto wrócić do tego balowania, moje jest pytanie. Może wtedy będziemy lepiej grali. Chwileczkę, ale ja tutaj zacytuję, Niemcy mówią jedną rzecz i tutaj mają dużo racji, nich drinken, nich spielen, nie pijesz, nie grasz, no bo ja bym nie chciał mieć jakiegoś abstynenta w drużynie, no, nie mylić z impotentem, ale po prostu trzeba wiedzieć kiedy, gdzie, z kim i ile, proszę mi wierzyć. Z tego co wiem, Jasiu Urban, trener w tej chwili Legii Warszawa, powiedział, proszę bardzo, po meczu, idźcie sobie, idźcie w grupach. Ja jak byłem trenerem UKS-u, ze świętej pamięci Leszkiem Jezierskim, myśmy trenowali UKS, ja opracowałem taki regulamin ściągnięty z zawodowego klubu. Sobota jest mecz. Do wtorku rano nie interesuje mnie, co robicie. Tylko, że jeśli ktoś się was pieprzy w izbę wytrzeźwień albo w jakieś burdy, zostaniecie podwójnie ukarani. Proszę bardzo, wypijcie. Piłkarze są wtedy tanimi pijakami. Wierzcie mi, po meczu, kiedy on jest... zestresowany, on wypije dwa kieliszki i głową drzwi otwiera. Ale przy tym wszystkim dobrze, jak oni się zbierają, 7 czy 8, przez cały tydzień nawarstwiają się jakieś problemy. I te problemy są właśnie przy tym kierunku rozstrzygane. I we wtorek jest inna drużyna. A od wtorku każdy z nich podpisał taki cyrograf, że ja mogłem go sprawdzić o godzinie 22, że ma być w domu. Bo ja mówię, wszystko jest dla ludzi, na Boga. Jeszcze coś. Dziękuję bardzo za odpowiedź. Mam dla Janka jeszcze niespodziankę, ponieważ na Woodstocku będzie operetka, a do operetki nie wypada bez krawata. To jest mój prezent dla Janka. Chodź tutaj. Bardzo dziękuję. Rany, jaki piękny krawat. Pamiętasz, kiedyś były takie krawaty i taka baletnica na nich była, no, pamiętasz? Tu jest ten, Elvis Presley. Mnie się kiedyś zapytali, czy ja gram na fortepianie. Ja mówię, niebo się karty ślizgają. Proszę bardzo. Dzień dobry, Tomasz z Koszalina. Jestem ojcem 13-letniego syna. Gra w piłkę w Bałtyku Koszalin, dobrze gra. I mam takie pytanie, jak według ciebie powinien poważnie zaplanować jego karierę sportową piłkarza? Jeśli mam być szczery, to ma to robić tak, jak ja robiłem 50 lat temu. W szkole sinus, kosinus, daj Boże 3 minus, a wszystko poświęcić na przede wszystkim zdrowe żywienie. Dlaczego? Ja niestety, gdybym się jeszcze raz urodził, robiłbym to samo. Czy w życiu osobistym, bo popełniłem bardzo dużo błędów. Ale Boże, kto nie popełnia błędów, ten to nic nie robi. Natomiast jedną rzecz bym chciał wyeliminować. Po prostu moją dietę. Ja pochodzę z rodziny średnio biednej i mama zawsze kombinowała, a to szmalczyk, a to szmaluszek, a to tamto. Ja do dzisiaj, boczuś, o Jezus, dla mnie to jest ten. Ale to wszystko niestety odbiło się później na mojej tkance tłuszczowej. Czyli wegetarianizm? Proszę? Wegetarianizm? Nie, nie, nie. Proponujesz? Nie, nie, broń Boże. Właśnie trzeba jeść chude mięso, trzeba jeść, po prostu wszystko trzeba jeść w miarę, jak to się mówi, rozsądku. Bo moi koledzy, Beckenbauer, czy oni wyglądają tak, jak grali, a mnie w tej chwili łatwiej przeskoczyć niż obejść. Przecież jak w telewizji ja występuję, to nie widzicie takiego napisu, prosi mnie regulator berników, synchronizacja poziomu jest w porządku.
I to bym zmienił. Czyli tutaj musi być to podporządkowane pod trening. Nie wolno synowi dać czekolady 5 minut przed treningiem, zjesz, będziesz miał siłę. Nie. Ta higiena żywienia musi być. Sprawa druga. Po prostu trzeba doprowadzić do tego, żeby on z przyjemnością szedł na ten trening. To znaczy ojciec, matka, żeby go dochodził. O broń Boże, żebyście nie byli korem, tym komitetem oszalałych rodziców, którzy siedzą i tylko nie rób tak, nie rób tak. Wam nic do tego. I jestem przekonany, że u nas szkoła, właśnie praktycznie w całej Polsce, szkoła wychowywania tych młodych chłopców jest wspaniała. Mamy wyniki, bo mamy wyniki w każdej kategorii wiekowej. Ale jeszcze raz, higiena żywienia, no trzeba go przypilnować, żeby komputer komputerem, ale higiena życia. I jeśli to będzie spełnione, to wy możecie jako rodzice powiedzieć, myśmy spełnili wszystko, a czy on będzie grał, czy nie, to wszystko zależy od talentu. A czy uważasz, przepraszam, że w Polsce można po prostu ten talent w taki sposób no, doprowadzić do na przykład do reprezentacji Polski? Czyli mamy takie możliwości trenerskie, klubowe i tak dalej? Tak, naturalnie, że tak mamy, ale doprowadzamy. Tyle tylko, że trzeba po prostu zmienić ten Muppet Show w Polskim Związku Piłki Nożnej od szkolenia, który, ale to będzie niedługo zmieniony, który, bo przepraszam, mnie gówno interesuje, czy nasi juniorzy zdobędą Mistrzostwo Europy. Mnie interesuje, ilu z tej drużyny juniorów będzie grało w drużynie seniorów, bo to jest najważniejsza rzecz. I ja sądzę, że będzie to premiowane, że ci trenerzy, którzy wychowali reprezentantów Polski, będą nagradzani. Bo tak, oczywiście wynik jest bardzo dobry, ale to jest na drugim miejscu. Bo zobaczcie, my wygrywamy z Hiszpanami, wygrywamy z Niemcami, wygrywamy z Anglikami w kategorii juniorów. I co? Tam jakiś gówniarz Owen ma 16 lat, gra w pierwszej reprezentacji. Jakiś Runej, cholera wie kto to jest, gra w reprezentacji, mając 16 lat, 16,5. A u nas kto? 25-26 lat. Kto zmarnował w tym momencie 5 lat życia? Golańskiemu, Matusiakowi, Kuszczakowi, kiedy oni zdobyli Mistrzostwo Europy Juniorów. Kiedy ja apelowałem do Jurka, Jurek, na Mistrzostwa Świata w Korei. Do Jurka Engela, tak? Tak, do Jurka Engela. Mówię, weź swoją szesnastkę, tych, którzy uzyskali awans, ale od numeru 17 do 23 weź tych chłopców, którzy zdobyli Mistrzostwo Europy Juniorów. To on wziął 33-letniego Sybika chyba, tak? Po cholerę. Okej, dziękujemy Ci bardzo. Dziękuję. Że jest, naprawdę jest szansa. Proszę. Tutaj bardzo młody zawodnik. Śmiało. No tutaj Mikołaj z Kostrzyna, a ponieważ jestem tutejszy, to chciałbym pozdrowić wszystkich, którzy przybyli na przystanek Woodstock. On witał. Ale teraz do rzeczy. Panie Janie, kto według pana byłby najlepszym kandydatem na prezesa Związku PZPN-u? Ja już powiedziałem swoje zdanie Któregoś na ten temat. Któregoś dnia pewnie ty. Dla mnie powinien być to pan Mariusz Walter, który jest człowiekiem przede wszystkim znającym piłkę, który wypowiedział wojnę tym bandytom, tym 30 czy 40 bandytom, bo galerka warszawska jest wspaniałą widownią, ale po prostu wie, na czym to polega i przede wszystkim nie jest zamieszany w żadne układy. Bo jeśli w tej chwili będzie, powiedzmy, Engel, Lato, Piechniczek, to ja już bym wolał, żeby był Listkiewicz, bo i tak będziemy mieli powtórkę z rozrywki. Nie mogą być ci ludzie, którzy doprowadzili do największej w historii światowego futbolu korupcji, powinni dać sobie spokój. A oni się trzymają stołku, bo wiedzą, że jeśli przyjdzie człowiek, który nie jest związany, to od razu będzie 50 spraw prokuratorskich. I dlatego uważam, że powinien być to ktoś niezwiązany w tej chwili z Polskim Związkiem Piłki Nożnej. I drugie pytanie. Czy uważa pan, czy uzdrowienie polskiej reprezentacji byłoby w odpowiednie, tak jak w przypadku Francji, czyli znalezienie talentów za granicą i dać im polskie obywatelstwo? Nie. Ja byłem przeciwny temu, żeby Rogerowi przydzielić obywatelstwo w takim szybkim terminie i w takim, powiedzmy, zrobić z tego precedens. Potwierdzam to, co powiedziałem. W Eurocafe, jak już zostało to zrobione, to namawiałem, żeby Roger wyszedł na boisko, bo Roger jest lepszy od tych naszych biegaczy kopaczy. Ale nie w tym metoda. Niech on otrzyma obywatelstwo w trybie normalnym, tak jak otrzymał nasz Czarnecki. Wiecie, o kim mówię? O Lisadebę. 2 lata grał, ożenił się z Polką i Czarnecki prawidłowo grał ten. A to, że on odszedł w tej chwili z reprezentacji Polski. Natomiast Roger
Dwa miesiące był, pismo wystosował i natychmiast jest ten. Ja byłem przeciwny temu, bo zobaczcie, Roger oczywiście wypromował siebie, ale jaką korzyść miała z tego reprezentacja Polski? I tak żeśmy odpadli, i tak żeśmy odpadli. Także... Moi drodzy, kolejne pytania, przy czym ja już tutaj muszę apelować, żeby zakończymy turę pytań na tych osobach, które stoją. Czas nas nagli, następny proszę gość bardzo. Będzie. Proszę uprzejmie pytanie. A ja mogę długo, bo ja miałem babcię niemowę i teraz za nią nadrabiam. To później będzie z nimi gadał jeszcze w kuluarach. Artuję. Proszę bardzo. Panie Janie, jak rozpoczynała się, znaczy wyszła na jaw ta cała afera korupcyjna, były jej początki, mówił pan na łamach mediów, że wystarczy ukarać dwa kluby, reszcie odpuszczamy. Dzisiaj ukarano chyba klubów 6, a pan garduje o to, że tam parę klubów sprawa... Nie. To inne kluby. To jest nieprawdą. Ja powiedziałem... Tak pan mówił dokładnie, trzeba ukarać Zagłębie i Widzew, a reszcie odpuszczamy. Nie. Broń Boże. Ja byłem za tym jako szef Komisji Etyki. Ja opowiem, jak to było od początku. Ja byłem jako szef Komisji Etyki przy Polskim Związku Piłki Nożnej i dzięki mnie zostało ukarany Piast Gliwice. Ponieważ poddał się dobrowolnie karze, dostał minus 10 punktów chyba i tam jakąś karę pieniężną, nie pamiętam jaką. Jak ja to... Po prostu to zostało opublikowane, Wydział Dyscypliny taką karę zatwierdził, do mnie zaczęły się telefony. A co? Najciemniej to pod latarnią. Ja mówię, gdzie? W Łodzi nie widzisz, co się dzieje? Ja mówię, nie widzę. Na drugi dzień miałem taką stertę dokumentów dotyczącą Widzewa, dotyczącą Zagłębia, dotyczącą... Od razu to wszystko oddałem do prokuratury. I powiedziałem, byłem przeciwny temu, żeby... karać tylko jeden klub, że trzeba wyznaczyć, ja powiedziałem i to podtrzymałem to na zjeździe 13 maja, że trzeba wyznaczyć datę, w której kończymy karanie klubów. I ta data przez PZPN została wyznaczona na czerwiec przyszłego roku. Ale ten Trybunał Hańby niestety doprowadził do tego, że wszystkie papiery, które prokuratura w tej chwili ma, może sobie przesłać jako papiery toaletowe do PZPN-u, bo są nieaktualne. Bo prokuratura może karać i będzie karała tych sprzedawczyków, o czym świadczy chyba 12 zarzutów dla piłkarzy Korony, ile to było, tydzień temu. Natomiast w PZPN-ie jest to sprawa już przedawniona, czyli PZPN nie może tego karać. To jest dla mnie skandal. Ja powiedziałem, ukażmy jeszcze, nie wiem, jeden, dwa kluby, jak będą dokumenty, proszę bardzo. Listkiewicz zadał mi takie same pytanie. Mówi, słuchaj, no ale jak wyjdzie sprawa, że za 3 lata wyjdzie, że powiedzmy, kto tam, Górnik Zabrze, Wisła Kraków albo Legia kupowała mecze. Ja mówię, Michał, ile razy ty jeździłeś i przekroczyłeś szybkość? On mówi, o wiele razy. Ja mówię, to widzisz, jak mnie teraz złapią, to powiem, dopóki Listkiewicz nie zapłaci, to ja też nie zapłacę? Nie, po prostu mnie złapali, bo jestem frajer. I muszę za to ponieść... Według pana... korupcja nie powinna legać w przedawnieniu. No, ale to nie według mnie, na Boga. Są przepisy międzynarodowe. No właśnie, ale przepisy... w przyszłym roku to ulega przedawnieniu. Przepraszam cię, ale w ten sposób... Nie, to już nie chodzi o przedawnienie. Tu chodzi o to, żeby nie przedawniamy. Po prostu kreską oddzielamy się, bo będzie to w tym momencie zachętą dlatego, żeby ludzie z pieniędzmi przyszli do polskiej piłki. Bo teraz kto panu kupi klub, jak nie wie, czy jest zamieszany, czy nie? Jurek powiedział, że on ma tutaj serduszko, ta drużyna, ale dowiedział pierwszą rzecz, jaką się chciał dowiedzieć, czy są umoczeni, czy nie. I ja trzeba może, z tym kiedyś skończyć. Ja bo może... czy pan, jeszcze jedno pytanie, czy pan sądzi, że tylko we Włoszech 5 drużyn mataczyło? Nie. Ale mieli kwity na 5, ukarali 5 i powiedzieli, a teraz, jak będzie, to już klubów nie będziemy karali, będziemy karali ludzi. I w tym momencie, jeśli będą do 1 czerwca przyszłego roku kwity na kluby, będą musiały ponieść konsekwencje. Ja nie wiem, czy degradacja. Może minus 30 punktów, może minus 20 punktów, ale muszą być ukarane. Ja mam jeszcze tylko dla ciebie taką informację do przemyślenia. Wyobraź sobie, że dowiadujemy się dzisiaj, że jakiś klub 10 lat temu dzięki korupcji znalazł się w pierwszej lidze i dziś mogą to być zupełnie inni piłkarze, inni trenerzy, inni właściciele. Czy powinni być zregardowani? To tylko pod rozwagę ci daję. Proszę bardzo, pytanie tutaj. Dzień dobry, mam na imię Adrian. Co pan czuje do swoich byłych kolegów z reprezentacji, którzy grając z panem naszą piłkę doprowadzili na najwyższy poziom światowy, a teraz w PZPN-ie przez swoje nieudolne rządy doprowadzili naszą piłkę na same dno? I jeszcze mało tego, taki pan Lato twierdzi, że on sobie nie ma nic do zarzucenia i będzie tą posadę, którą ma, utrzymywał jak najdłużej.
Dziękujemy za pytanie. Formułujcie pytania krótko, proszę. Nie, przykro mi bardzo, ale ja już to mówiłem. Tak jak powiedziałem, że dla mnie jedynym kandydatem na trenera jest mój kolega z boiska, Heniek Kasperczak, który się naprawdę zachował honorowo, będąc w zarządzie. Widząc, co się dzieje, powiedział, ja odchodzę z tego zarządu. Ja inaczej traktuję moich kolegów w tej chwili, dlatego że oni byli wspaniałymi zawodnikami, wspaniałymi kolegami, ale ja ich teraz oceniam jako działaczy. Tak jak pan powiedział, po prostu Grzesiu Lato skompromitował się, jest w tej 32 i powinien odejść z polskiej piłki. Przykro mi bardzo, ale takie jest moje zdanie. Co wcale nie przekreśla, że Grzesiu był jednym z najlepszych piłkarzy w historii polskiej piłki, z której ja miałem przyjemność grać. Ale ja go w tej chwili oceniam jako działacza. A żeby być prezesem związku, to wierzcie mi, nie wystarczy tylko umieć pisać i przeczytać coś. Trzeba jeszcze coś mieć, a on tego nie ma. Dziękujemy bardzo. Przepraszam cię, kończymy za chwilę spotkanie. Dzięki piękne, proszę bardzo pana tutaj. Dzień dobry, Piotrek z Będzina. Głośniej, bliżej mikrofonu. Piotr z Będzina. Piotr Świerczewski, proszę powiedzieć, co dalej. No cóż, wydaje mi się, ja już powiedziałem to w telewizji, że dla mnie zachowali się oni po prostu. Była impreza, gdyby po tej imprezie, moim zdaniem, jeszcze raz podkreślam, to moje zdanie, gdyby Radek Majdan i Piotrek powiedzieli, ludzie, przepraszamy, Boże, wypiliśmy, no kto nie pije, no buty dzisiaj u nas nawet piją. Wypiliśmy, odbiło nam, poddajemy się dobrowolnie karze. Naprawdę bym to inaczej odebrał. Po prostu zrobili błąd. Ale jak ja słyszę, że teraz policja ich pobiła, to mam nadzieję, że to będzie w tej chwili pokazówka i wyjdzie na to, że piłkarze nie są po prostu w tym momencie chronieni. Bo jeszcze raz podkreślam, ja też piłem. Każdy z nas pije. Ale trzeba wiedzieć po prostu, kiedy skończyć i jak się później zachować. Po prostu wpadłem. I muszę się poddać karze. Ja po prostu nie rozumiem tego, że można w tej chwili iść zaparte po takich dowodach. Proszę bardzo, kolega tutaj. Panie Janku, ja mam takie pytanie. Wrócilibyśmy może do reprezentacji, bo z tą piłką ligową to wiemy jak jest. Ale jaki jest sekret na dobry mecz z Anglią, na dobry mecz z Niemcami? Czy nie uważa pan, że my mamy po prostu jakiś taki kompleks, ci nasi piłkarze, że oni po prostu już przegrywają na starcie, że stresują się, nagonka mediów. Strasznie dużo mówisz, takiego... a tu bardzo słabo słychać. Jaki jest patent na... Na wygranie z Anglią i z Irlandią. Czy my mamy po prostu jakiś kompleks taki zakończony? Nie, my nie mamy kompleksu. Ja jeszcze raz mówię, komentując w Eurocafe, krew mnie zalewała, jak słyszałem, my z Niemców ogramy, my z Niemcami wygramy, my tam wojna pod Grunwaldem, my tam to, my tamto. Ludzie, to są po prostu kretyni. Niemcy wypowiadając się o nas, niemieccy trenerzy, zawodnicy mówią, groźni są polscy piłkarze, trzeba się obawiać, bo jest to zespół, który umie grać w piłkę, potrafi, etc. A my mówimy, Niemców rozjedziemy. No, przypomnijcie sobie, co mówił kapitan zespołu, my tam znamy ich. Oni ich tak znali, że po prostu ich poznali. Niemcy się na nich nie poznali i nam wpieprzyli po prostu. To samo było poprzednio z Korei. Matisów rozjedziemy, mówię o Koreańczykach, Portugalczyków tam rozwalimy, z kowbojami sobie damy radę. No i okazało się, że po 3 meczach wróciliśmy z niepysznym. Także tutaj pan Kazimierz ciągle mówił, za dużo mowy. Przestańcie pieprzyć, zacznijcie grać. Ale czy media też nie pomagają temu? Czy to? Naturalnie, że tak. Tyle tylko, że to nie było napisane, że media, któryś dziennikarz tak powiedział, tylko powiedział kapitan drużyny, powiedział trener zespołu, powiedział tam drugi trener zespołu, trzeci. My Niemców mamy rozpracowanych. No to ja też mam wszystko rozpracowane, tyle tylko, że no cóż, wszystko było w porządku, tylko operacja się udała. Tylko wyniku nie było. Nie, tylko pacjent umarł. No to o co tu chodzi? No? Chcecie być karmieni tym, to ja też wezmę reprezentację i powiem wam, słuchajcie, w 2010 roku w RPA zdobędę Mistrzostwo Świata. Fajnie, będziecie mnie kochali, a potem nie zdobędę, powiem, no wiecie, no tak się stało. No. Dziękuję pięknie za pytanie. Proszę, to przedostatnie pytanie i potem będzie na końcu tam. Śmiało. Dzień dobry, Adrian z Lubiąża. Ja mam takie pytanie troszkę prześmiewcze. Jak pan Janek ocenia pierwsze dwie kolejki polskiej ekstraklasy? Jak co? Powiem to w tej chwili po raz pierwszy publicznie. Żebyśmy się zbliżyli do Niemców, do tego ideału, którego ja uważam, że tak powinniśmy dążyć, to dla mnie ekstraklasa
powinna się właśnie do niemiecka, przynajmniej z nazwy, nazywać Burdelklasa i Burderliga. Bo po prostu w tej Burdelklasie i w Burdellidze wszystko można kupić, wszystko można załatwić. I to jest moja jedyna odpowiedź. I tak będziemy bardzo blisko Niemców, bo tam jest Bundesliga, a u nas będzie Burdelliga. Proszę bardzo, ostatnie pytanie. Miałem przywilej już zadać dwa pytania. Kolega od krawatów, tak. Dałem krawat, nie odbiorę, chociaż jestem zbulwersowany. Czym? Jedną wypowiedzią. Janku, nie wiem, czy zastanowiłeś się nad tym, co mówiłeś na temat wieku. Ja mam 44 lata i chciałbym w reprezentacji jeszcze zagrać. A chodzi mi o Irka Dudka. Czy Irek Dudek jest za stary, żeby grać w naszej reprezentacji? Kto, Jurek Dudek? Tak. Irek Dudek, sorry. Nie, Irek Dudek to jest znany bluesman, chyba. Jurek. A Jurek, tak. Irek ma 57. Jurek Dudek. Ja uważam, że Jurek tutaj, ja zresztą, nie kto inny, tylko ja jeden, mówiłem, że Jurek jest najlepszym bramkarzem w historii polskiej piłki. Piłkarzem. Ja też tak twierdzę. Ale trzeba wiedzieć, kiedy skończyć karierę. Jeśli Jurek po Liverpoolu nie zdecydował się na zespół, w którym będzie codziennie grał, no powiedzmy co tydzień grał, a zdecydował się świadomie na ławkę we wspaniałym klubie, fenomenalnym klubie Realu Madryt, to w tym momencie powinien się zachować jak mężczyzna i powiedzieć: słuchajcie, ja dziękuję za reprezentację Polski. Bo Jurek, mówiąc, że dobrze, on ma 34 lata, w tej chwili na pewno Boruc jest lepszy od niego, bo gra. I Boruc jeszcze będzie grał 3-4 lata. To co, po co jest Jurek, żeby cały czas siedział, miał 37 czy 8 lat? Jest to zupełnie niepotrzebne. Natomiast niech się uczy, 20-parolatek Kuszczak, niech się uczy Fabiański przy Borucu. Ja uważam, że, zresztą ja tak postąpiłem, kiedy Piechniczek po meczu z NRD w 78 roku powiedział tak, ten mecz był wygrany, mówi: wszyscy jedziecie, dobieramy sobie 5 ludzi, jedziemy na Mistrzostwa Świata do Hiszpanii. Ja wstałem i mówię: przepraszam, ja dziękuję. Ja dziękuję, bo jest Józek Młynarczyk, po cholerę ja mu mam psychicznie psuć. Ja dziękuję bardzo, ja w Hiszpanii gram w tej chwili, ja do Hiszpanii nie muszę. Ja zrezygnowałem z reprezentacji. A Jurek cały czas mówi: ja mogę grać, ja chcę grać. No ale co on gra? On w tej chwili na co dzień nie gra. A żadnemu bramkarzowi na świecie nie zapewni się tego komfortu psychicznego jak na meczu, na najlepszym treningu świata. Także moim zdaniem Jurka czasy minęły, brawo mu za to, najlepszy bramkarz w historii polskiej piłki, ale wystarczy, trzeba wiedzieć, ze sportu lepiej się wycofać rok za wcześniej niż godzinę za późno. Z tym najlepszy bramkarz w historii polskiej piłki lekko przegiąłeś, bo ten najlepszy bramkarz w historii polskiej piłki to jesteś ty. Dziękuję, ale... Zbyszku, ad voce jeszcze. Nie, już koniec. Przepraszam cię, nie możesz zabierać głosu. Tam już widzę dwa Harleje, jeden z nich jest Kamila Durczoka. Musimy kończyć spotkanie. Moi drodzy, ja Janek rozumiem, ma do was jeszcze... Nie, myślę, przepraszam że cię, to no... ciekawe by było. Mogę? Chodzi o to, że stwierdziłeś, że zawodnik, który nie gra w klubie, nie powinien grać w reprezentacji. Proszę ciebie, Kloze Podolski. W reprezentacji grają zawsze. Tak, przepraszam cię, ile masz jeszcze takich pytań? Ale co innego jest zawodnik, a co innego jest bramkarz. Okej, Janku, mam prośbę do ciebie. Twoje ostatnie słowo do zebranych tutaj ludzi. Bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie. Jeszcze raz podkreślam, jest to wielki zaszczyt. Dziękuję wam, dziękuję Jurkowi. Zobowiązałem się do jednej rzeczy. Zresztą poprosiłem Jurka, bo wiem, że tutaj rozgrywacie olimpiadę, będą tam mecze piłki nożnej. I jeśli zaprosicie mnie w przyszłym roku, to porozmawiamy tak samo jak teraz, na pewno na inne tematy. Mam nadzieję, że będzie już normalna polska piłka. I przede wszystkim zobowiązuję się, że będę sędzią. Będę sędziował te spotkania i nie będę miał nic wspólnego z fryzjerem. Także wiecie, jakie to będzie sędziowanie. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia. Moi drodzy, Jan Tomaszewski. Jan Tomaszewski, wstańcie, pożegnajcie go pięknie.